holding komunalny i ekospalarnia wzięły udział w strefie eko przy Krakowie Maratonie. Mieliśmy atrakcje dla dzieci, można było się pobawić, pokolorować, rozwiązać krzyżówki. Zapraszaliśmy również na ścieżkę edukacyjną, którą świeżo otworzyliśmy z okazji Dnia Ziemi. Mamy na Czerwonych Makach w tym momencie wypożyczalnię, która jest bezpłatna. Na cały dzień można pożyczyć rower, tylko trzeba zwrócić w to samo miejsce. Opowiadamy dzieciom o odpadach, o środowisku. Mamy tutaj rozwiązania takie krzyżóweczki. Dzieci sobie właśnie je rozwiązują i w zamian dostają fajne nagrody. No, na stoisku MPKS w Krakowie możemy przede wszystkim podziwiać elektryczny autobus i radiowóz, a na stoisku samym mamy dla dzieci i osób starszych modele elektrycznych autobusów, tramwajów.